Witam wszystkich. Dzisiaj wybrałem się w teren sprawdzić wodopłapki. Także pochodzę troszeczkę po terenie. Piękna pogoda. Był dzisiaj minus 5, jak wyjeżdżałem z domu. Także mam nadzieję, że coś ciekawego uda mi się uchwycić. I niestety wodopłapka została skradziona. Ty sobie zawrót do domu. A szkoda, bo założyłem przy ścieżce, gdzie często pojawiają się wilki. Mogą być ciekawe nagrania, które posłużyły później na warsztatach dla najmłodszych w szkołach i przedszkolach. Ale niestety, jedna fotopłapka mniej. Takie jest właśnie ryzyko zakładania fotopłapek. Fajne z nich są ujęcia, ale zawsze jest to ryzyko, że można je stracić. Okej. Idziemy dalej. Wracam z miejsca, gdzie miałem zostawione fotopłapki i trafił mi się zrzut. I to trafił mi się w takim miejscu, gdzie mnóstwo osób chodziło. I jednak go przeoczyli. Troszeczkę już tu leży. Będzie miał około 2 kilo, może trochę więcej. Się trafić na drugiego, chociaż wątpię. Tak jak wspomniałem wcześniej, mnóstwo osób tutaj chodziło.